Cześć, tutaj Marcin. Jesteśmy w kolejnym odcinku z Fisher Online na życzenie pana Killerek, czy pana Killerka. Jesteśmy we Włoszech, będziemy łowić Turbota. No, Turbota, którego, no, świetna rybka, którą możemy tutaj złowić. Świetna na doświadczenie, to na pewno, na pieniądze to jeszcze zobaczymy. No to nie, tak jak widzicie, no Turbot to raczej nie jest, Seabass Lavrak jakiś się tam złowił. To jest jedna, to jest tak, miejscówki na tego Turbota to tak właściwie nie ma, bo on bierze w każdym praktycznie głębokim miejscu, gdzie jesteśmy tutaj na mapie, no tak jak widzicie. Od razu, no ten to katastrofa jest, ten Turbot, ale za takiego niewymiarowego nawet kilo nie ma. No 2 gramy mu brakuje, no to dobra, niech ma 1 kilo. Za takiego mamy 1235 doświadczenia. Tutaj jakiś tam bonus, nie wiem z czego, no ale jakiś tam jest. Czyli no fajnie jest. Jeśli chcecie farmić doświadczenie we Włoszech, najlepsze łowienie to jest właśnie tych Turbotów. Gdzie jestem? Jestem tutaj, sobie stanąłem. No już tam kolejne branie. Jestem w kwadracie K2. Tutaj właśnie w tym. No ale to nie, tak jak mówię, to nie jest jedyne miejsce. Dam parę rybek, które łowiłem. Takie no urywki, no po prostu. Bo mam parę rybek, a to tak tylko będę sobie tutaj gadał w tle co najwyżej. I tyle. Jakie wędki? Wędki zaraz wam pokażę, tylko to wyciągnę, no to taki już ładniejszy turbocik, widać jak tam się ciąga. Kiedy biorą te turboty? Biorą bardzo dobrze z rana i pod wieczór, czyli standardowo, ale w nocy też można tam sobie jakiegoś tego turbota złowić. No taki 10 kilo i 1925 doświadczenia. Nie jest źle, nie jest źle. Z tym doświadczeniem to nie jest źle, jeśli chcecie szybko przyfarmić sobie no, do jakiejś tam nowej miejscówki, nawet nie wiem jaka tam jest następna, nawet nie wiem jakie tam jest następne łowisko. Po Włoszech co to było? Serbia? Nie, Finlandia. No jak chcecie tam się do Finlandii wybrać, to we Włoszech na te turboty, które tam kiedyś zostały dodane. Świetna rybka. No, tak jak mówiłem, no rzucać możemy, ja rzucam tu w kwadracie K2, ale to nie jest jedyne miejsce. Drugie miejsce to jest po prostu, idę sobie tutaj na tą wysepkę, to jeszcze wam później pokażę, i rzucam w tą głębinę, to będzie L1 wtedy. Rzucam w tą głębinę, to na jeden klik powiedzmy, rzucam tutaj na tej wysepce. Tutaj no, nie wiem, no 7 metrów rzucam, czyli chyba rzucam w to coś tutaj, w tą dziurkę taką. Właśnie w to płytsze miejsce. Nie, może w innym miejscu jakieś będą większe się łowić, może mniejsze. No nie wiem, no różne się łowią po prostu. No haczyki, zresztą dobra, pogadamy o wędkach. Teraz tam skarpety złowiłem znowu, bo mamy wydarzenie to świąteczne, gdzie łowimy skarpety i z tych skarpet możemy je tam, wtedy idziemy do craftingu. I z tych skarpet możemy sobie takiego boksa, takie pudełko zrobić. No i tam w tym pudełku może być, tak jak widzieliście, gdzie to było? To było tu. Tutaj mam jeden dzień VIP-a dostałem z tej skrzynki, który mogę komuś dać. Tak się zastanawiam, czy tam jakiś, nie wiem, konkurs jakiś łatwy, prosty zrobić na to. No, żeby był, no, jakiś tam konkursik taki, no, jeden dzień VIP-a, no, gówno co, no, ale zawsze coś, no, jeden dzień to jeden dzień. No, ale to jeszcze pomyślimy. Tutaj jakieś tam, nie wiem co złowiłem, jakieś algi. No, ale nie o tym my tutaj. Wędki na tego turbota. Wędki, no, raczej muszą być takie, no, 20 kilo, ja bym powiedział, bo rekord na tego turbota. No wiadomo, nie będziemy tam jakiś łowić po 20 kilo co róż. Najczęściej będą się zdarzały takie... Dobra, zobaczymy na siatkę. Ja mam takie oturboty. No ten teraz 10 kilo, ale jest 1 kilo, 9 kilo. Są takie po kilo.
No ale żeby się, no te rybki to tu w ogóle z innego łowiska, bo właśnie też robiłem odcinek, bo trochę tych odcinków nie było przez tą przerwę świąteczną, powiedzmy. No ale takie po 2 kilo, po 3, no tak jak widzicie, no parę ich jest, jeszcze tutaj mam w zamrażalniku parę tych ryb, otworzy się to kiedyś, no tak jak widzicie, 9 kilo, 5 kilo, 3, tutaj jakieś się tam złowiły mi. Te morszczuki, ale to w nocy mi się złowiły. I ten węgorz też, taki większy, fajny się złowił, też w nocy. No ale tak jak widzicie, no parę tutaj ich jest. No coś tam można połowić, coś tam można co łowiłem? Turboty. Zapomniałem co łowiłem, no ale dobra. No te turbociki można tutaj połowić sobie fajnie. No tak mówię, i tak jak zawsze mówię, to nie jest jedyna miejscówka na te turboty. Jak tam znajdziecie jakąś miejscówkę lepszą, to po prostu, no dajcie w komentarzach, żeby ludzie wiedzieli, gdzie tego turbota złowić i tyle. Nie wiem, czy się tutaj przenosić, nie wiem, czy ma sens w ogóle. Tam iść w tamtą miejscówkę, po prostu no wędki, no takie 20 kilo, no tutaj mam taką większą, próbuję na Sea Life Baita, czyli tą morską przynętę, no tego żywca morskiego, ale no to tak bierze czasami nie bierze. Najlepsza przynęta na tego turbocika, tak po mojemu, bynajmniej w tym tygodniu, albo nie wiem, w 2 tygodniach powiedzmy, to jest chyba ten Sea Worm, którego możemy tutaj kupić. No drogie to gówno dziadostwo jest, no ale co zrobić, no. Kupujemy 10 za 50 chyba? Chyba za 50 to było. Czyli nie jest to przynęta tania. Pieniądze to jeszcze zobaczymy. Na co jeszcze łowiłem tutaj kiedyś te turboty? Łowiłem na kawałki ryb, łowiłem na tego nereisa, no ale już teraz jakoś tak nie biorą. Na krewetkę możemy złowić też czasami jakiegoś tego turbocika, no ale też rzadko. Często zdarzają się te morszczuki, te jakieś mulet pilęgasy. Na krewetkę czasami, no to w nocy często bierze ta flądra zwykła, jakieś te lawraki na tego Sea Life Baita biorą, no i to takie różne rzeczy. No tak mówię, wędki, no 20 kilo, ja bym proponował już takie sprawić sobie 20 kilo, no bo jak weźmie wam taki, nie wiem, no te ryby nie są jakieś tam waleczne, ale no żeby po prostu ułatwić sobie życie, no to taką 15 kilo, no to no może chyba być, no nie wiem, no ja nawet nie sprawdzałem na takiej 15 kilowie, po prostu łowię na tych co mam 25 kilo, no jeszcze nie kupiłem, jeszcze tam zbieram sobie jakieś te pieniądze, te dolce tutaj w tej grze. Haczyk dwójka, na haczyku dwójce dosyć dobrze biorą, na jedynkę biorą więcej może, ale mniejsze, wiadomo, i na trójkę to tak ogólnie to mi brał jeden, nie wiem, na 12 godzin. No nie wiem, może takie szczęście po prostu, może no też dużo zależy od szczęścia, od tego wszystkiego, no ale tak mówię. Na trójkę nie polecam, tak po mojemu, z mojego doświadczenia nie polecam. Na dwójkę, no to takie już, tak jak widzieliście, takie 10 kilo się złowi. Na jedynkę dużo małych, dużo innych też ryb, a więc no dlatego też nie zakładam jedynki haczyka. No i też te turboty to tak biorą, że no tak jak widzicie, no teraz jakaś tam przerwa i nic nie biorą, dlatego wrzucę tam parę tych urywków z innych ryb i z tego drugiego miejsca, które no właśnie, o właśnie jest chyba o tam, o, i stajemy sobie tam i rzucamy w stronę tej ściany. Tutaj sobie rzucam, no nie powiem wam gdzie rzucam, bo pewnie możecie rzucać gdzie tylko chcecie i też jakieś te turboty złowią wam, no ale no ja łowię tutaj albo tam,
Najczęściej to tam, bo nie lubię złotki. No i tak właśnie, no tak to ze mną jest. Dobra, lecimy szybko jeszcze zobaczyć, ile płacą za te turboty. Będę musiał tam jeszcze, wskoczę sobie do łódki szybko, żeby te rybki z łódki sprzedać. No i co, za takiego zielonego. Nie wiem, czy to jest dobrze. A, bo mam trzy takie, dobra. Mam trzy takie razem 12 kilo, 921. Już myślałem, że za jednego mi płacą stuwaka. No ale nie, mam trzy takie, czyli płacą 98 za takiego, trzy takie niebieskie, jakieś duże, no to płacą 281, czyli no zarobek taki, no ja bym powiedział całkiem, no jak na tego turbota, rybę, którą dosyć łatwo można wyciągnąć, a więc sprzedamy to wszystko, tak na chama idziemy normalnie teraz do sklepu. Bez tam fisiowania jakiegoś z łódki sprzedawania. Nie lubię tych łódek i tych zamrażalników. Tutaj jakoś to lepiej widać. No tak, jak widzicie, za 10 kilo takiego turbocika to już macie, no nawet za 9 kilo to już stówkę macie. Czyli rybka też świetna do zarabiania pieniędzy za 80, no 77 kilo powiedzmy. 8 stówek, no to nie jest źle, to nie jest źle. Można się dorobić na tych turbotach, no ale trzeba posiedzieć, wiadomo. No taki 3 kilo, 35, tylko 75. 2 kilo, 27, 28 powiedzmy. Czyli no, no już tak słabo, no ale za taką rybę, no to i tak chyba nieźle, no. Najważniejsze jest to, że doświadczenia bardzo dużo dostajemy za tą rybę. Ja teraz łowiąc, no nie wiem, no troszkę połowiłem, ale to nie jest też tak, że tam łowiłem, nie wiem, 20 godzin, czy tam 8 bitych godzin, nie wiem, łowiłem 3 godziny może, nawet chyba nie, i to z dużymi przerwami, bo grałem po prostu w inną grę i jak tam wzięło, no to po prostu wzięło, no a w tym czasie to też można tam wykorzystać to sobie na spinning czy inne rzeczy. Nie wiem, czy wszystko powiedziałem, jak czegoś zapomniałem, to po prostu dajcie w komentarzach, no bo już się pogubiłem, co powiedziałem, a co nie powiedziałem, ale no troszkę tutaj też wylewelowałem się, gdzieś może z 1/3 nawet, przez tą chwilę, tak wolno to idzie do tej Norwegii, no ale jakoś tam kiedyś pójdzie. Dobra, taki to odcinek, pamiętajcie subskrybować, komentować, wiadomo. Pomóc temu kanałowi. Zastanowię się nad tym konkursikiem, no tam na jeden dzień premium, no a takie, taki konkurs tam, suchar taki powiedzmy konkurs. Zastanowię się, jak to może ma wyglądać, bo też mi tam te premium to tam niepotrzebne tutaj tak właściwie. Lajkujcie, dislajkujcie, wiadomo, wszystko się liczy. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku, bo w następnym odcinku chyba będziemy we Finlandii łowić taką sobie rybkę, co ciężko ją złowić. Dobra, trzymajcie się ciepło w te zimne dni. No bynajmniej tutaj w Hiszpanii w te zimne dni. I co? To i tyle. Ciao, ciao.